Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z bardzo dobrą powtóreczką. Po raz pierwszy oczywiście teraz włoskie czołgi lubię bardzo pokazywać, bo jest to nowość, ale po raz pierwszy 9, czyli pierwszy czołg już z mocnym magazynkiem. Jak wiadomo, Panterka i Progetto, włoskie 8, mają ten magazynek, 3 pociski, ale po 240. Oczywiście jest to bardzo, można powiedzieć, uważany za bardzo dobre czołgi, te 8 tieru, no ale 9, cóż, już mamy 360 razy 3. No a gracz, który wykonał bardzo dobrą powtóreczkę, to Papa Pawian. Witaj serdecznie. Witam Cię, Faja. Witam wszystkich widzów Faj. W ogóle ty przed chwilą mi powiedziałeś, bo ja niestety, przepraszam, nie wiedziałem o tym, że ty potrafisz w jeden dzień zrobić linię od 0 do 10. Czy włoskie czołgi też w ten sposób próbowałeś zrobić? Tak. To była jedna z bitew, która się toczyła koło godziny drugiej, trzeciej może już w nocy. Po 20 godzinach streama, gdy no właśnie robiłem włoską linię od 1 do dychy, wyłączając to, że moduły za free exp, jak zwykle robię. Czyli można powiedzieć, że na początku ja Cię wyprzedziłem, bo do 8 klikłem, ale później ja stoję cały czas przy tej 8, jeszcze nie mam 9, a Ty już masz tą 10. Dobra, słuchaj, to jest mapa murowanka. No i cóż, pojechałeś w lasek. To może tak w jednym zdaniu właśnie, dlaczego akurat ten lasek wybrałeś na tą bitwę tym czołgiem? Aktualnie na murowance większością czołgów jeżdżę w las, tylko zależnie od czołgu jest to na przykład na początku C0 lub tutaj na górki, gdy wiem, że mam jakieś wsparcie większe, bo na linii 1-2 jest tam strasznie nieprzyjemnie, tak bym powiedział. Kotłowanie się wielu czołgów ciężkich i arta strzelająca w jedno miejsce mnie tak słabo kręci. Ale tam później, jak się już podjeżdża na kapa, tam też dużo czasami bywa wrogich pojazdów za tą górką, ale chyba tutaj widzę, że jest na tyle zalesione, że można non-stop jakoś tam w delikatnym ukryciu przejeżdżać. Czyli udało Ci się w 24 godziny całą linię wyekspić. No i jak byś tak jeszcze przed, znaczy w trakcie bitwy, jakbyś mógł powiedzieć, jak oceniasz tą linię, który czołg Ci się podobał? Bo ja na przykład 6 i 8 mi się bardzo podobały, a Twoim zdaniem, które czołgi w tym drzewku są godne uwagi? Licząc od pierwszych tierów, no to od 1 do 4 są to po prostu czołgi. Grasz 2 bitwy, lecisz następny czołg. Tam 3, zależnie jak Ci pójdzie. Nic im nie brakuje, niczym się nie wyróżniają. Tam 4 ma na odłamkowych dość dużo penetracji, bo chyba 75. A potem zaczyna się 5, dość przyjemna. 6 dosyć słaba, według mnie. 7 normalna, 8 powyżej średniej, 9 statystyki nie są zbyt fajne, ale gra się nią bardzo przyjemnie. No i na 10 mam dopiero parę bitew, więc się nie będę wypowiadał. Ale na przykład co do 8 Pantery i Progetto premium czołgu, to premium wydaje mi się bardziej taki OP, bo jest mniejszy, ma 2 sekundy pomiędzy pestkami, a nie 2,5 i to tak trochę go stawia wyżej dla mnie niż Pantera z drzewka. No, ta Panterka z drzewka jest lepsza, jak ktoś jeszcze lubi czasami potaranować czołgi, bo tam jest większa ta masa, lepszy silnik, więc starana więcej weźmie. No, a faktycznie to 2,5 sekundy, a tam mamy w Progetto dwie. Ok, sytuacja na razie wygląda oczywiście tak, że jest przewaga wrogich pojazdów. No i cóż, zdobyta flanka ta 1-2 przez wrogie czołgi. No i tutaj no, trzeba grać z tyłu, no i strzelać w to, co się wyspotuje. Nic więcej miękkim czołgiem chyba nie zrobisz, nie? No ja stoję właśnie przy linii A, żeby nikt nas nie zajechał. Co chwilę zerkam, czy ten 1390 nie chce już podjechać do tej linii. Teraz ktoś wjeżdża na kapa. Jest to Type 5 Heavy, który jest potnięty przez FV-a, Godzilla tak zwaną. No i Godzilla tam na razie nie trafia. Ja gram w plutonie, więc kamyk tam drugą stronę bawi się z tą drugą stroną. Ja teraz nie strzelam tego jednego pocisku, bo czekam aż przeładuje drugi pocisk, bo ten pierwszy pocisk ładuje się dużo dłużej niż drugi. Więc teraz jeden i drugi nie zdążyłem, bo mi kamyk zerwał. No właśnie, ta charakterystyka tego magazynku jest o tyle inna, że w zasadzie zawsze można ten jeden pocisk wystrzelić, tylko że najbardziej efektywna gra jest jednak na pełnym magazynku, tak żeby najwięcej może strzelać dwoma pociskami, a ten trzeci tylko w niektórych sytuacjach. Czy w jakiś sposób ty na przykład korzystasz z tego magazynku? Bardzo różnie, zależy od tego, czy mam szansę, czy na przykład mogę strzelić jeden strzał i czekać na przeładowanie, że wróg stoi ciągle na otwartym polu, czy mogę na przykład ledwo zdążę strzelić 3 pociski i wtedy nie będę miał do czego strzelać więcej, więc wtedy robię takie magazynki na przykład. No a jeśli na przykład wymieniam się z przeciwnikiem 1 na 1, na przykład na blisko całkowicie, że sklejamy się, to staram się strzelać po jednym pocisku, żeby mieć jak najszybciej przeładowane, i potem gdy wróg już ma na przykład 800 czy 700 punktów życia, to burstem go niszczę, w sensie wyszczeliwuję cały magazynek, żeby on mi już więcej nie robił tych pestek. To jest najbardziej efektywne, bo no, przeciwnik nie do końca wie nawet czasem, ile masz pestek, bo możesz mieć jedną i ją wyszczelić i przeciwnik myśli, że jesteś pusty, więc dalej się z tobą wymienia, a ty go nagle zaskakujesz ostatnimi 3 strzałami zamiast jednym. Jak w ogóle oceniasz ten nowy rodzaj ładowania pocisków? Bo wiadomo, efektywniejsze chyba są zwykłe magazynki, no tylko że tam zawsze jak przeładowujesz, no to musisz czekać, aż wszystkie pociski się przeładują. Tutaj możesz w trakcie przeładowania zawsze strzelić i to, co powiedziałeś, czyli włoskie czołgi, nigdy nie wiadomo, ile tych pocisków ma w magazynku, nie? I chyba, no nie wiem, coś mi się wydaje, że te czołgi chyba tylko w dobrych rękach będą OP, a dla graczy, którzy jednak nie ogarniają za bardzo gry, to chyba zwykłe magazynki są lepsze. Nie wiem, jak ty uważasz? Kwestia liczenia i przyzwyczajenia się według mnie. Teraz załadowałem odłamkowe, żeby skończyć obiekta 268 i teraz Mausa weszło za 0, ale drugi już wziął ten ostatni punkt życia. No i teraz zacząłem przeładowywać na gold pociski znów, bo tutaj odłamkowe mają dość sporą penetrację, bo 105 to nie jest mało. Większość niszczycieli 10 poziomu nie ma 105 na tym, na goldowym. Na odłamkowym. A czy można w jednym magazynku mieć różne pociski? Nie. Na początku myśleliśmy właśnie, że tak będzie, ale jeśli się ma na przykład jeden pocisk APCR i chce się przeładować na pociski złote i to albo wyszczeliwujesz ten pocisk, albo klikasz 2 razy na przeładowanie i ten jeden pocisk ci się traci hit do APCR tam bez róż... no, wiesz co chodzi. No. Zostałeś sam. Zostałem sam, ale raczej ta bitwa nie jest jakaś wybitna. Wydaje mi się, że ludzie w przeciągu następnego tygodnia czy 2 zrobią dużo lepsze bitwy tym czołgiem. Bo to jest taka bitwa typu tu sobie pojadę, strzelę sobie, tam pojadę, strzelę sobie. No i teraz byłem na górce, oni myślą dalej, że jestem na górce, a ja bez spota sobie przejeżdżam przy czerwonej linii i zaraz zobaczymy, czy ich złapię. Mhm. No, w każdym razie 10 moim zdaniem jednak lepsza od tej 9, no bo tam te 3 pociski w miarę szybko się przeładowują, chyba najszybszy pocisk to jest poniżej 8 sekund chyba, nie? 7,1 albo 7,3. No, drugi pocisk poniżej 9 sekund chyba, z tego co zauważyłem, ale nie wiem, czy pamiętasz dokładnie. Parę bitew dopiero mam zagranych i to są bitwy w większości jeszcze w trakcie maratonu, to już byłem wypompowany i nie patrzcie na moje statystyki na razie, naprawię je. Ale na tym czołgu dość długi czas miałem średnie 4800. Wow. Skończyłem około 4, bo po paru bitwach, gdzie wyjechałem pod lodówkę czy FV-a brytyjskiego, no i jeszcze jedną bitwę miałem, gdzie pluton Czechów bardzo chciał mnie zniszczyć na początku bitwy, tylko spoko, że chcieli mnie zniszczyć, tylko nie musieli to robić, jak byłem u nich w drużynie. Aha! No ciekawostka. A to boli właśnie, jeśli się chce robić jak najlepsze bitwy, po czym dostajesz 2 gości, którzy bardzo chcą cię zniszczyć. I na początku od Godzilli dostałem za 1500 i mnie 113 dobiła po chwili. I tutaj usłyszałem na koniec pociski od Skody. Bo jestem na spocie, mam dużo HP i teraz jechałem, żeby zobaczyć, czy będzie skądś strzelać. Nie chciałem stać na dole samym i właśnie widziałem, że strzela i nie mogła strzelać z linii 3, z górki, bo te pociski by tam nie trafiały, gdzie on trafiał, więc wydawało mi się, że jest w lesie. Po czym jak dojechałem do tego momentu, to już zacząłem wątpić w to, że dobrze słyszałem. No ale jednak znalazłem. Jest. O! Więc w World of Tanks da się grać nie tylko na skille, ale też nawet w tej wersji można na głos grać, bo słychać obiekty niszczące się z bardzo dużej odległości. Więc jeśli ktoś przejedzie przez jakieś beczki na Himmelsdorfie na przykład z paliwem i one wybuchają, to słychać je nawet z 400 metrów. Czyli warto te efekty podgłośnić sobie w zasadzie. Tak. O, okej. No to jeżeli chodzi o wynik, no to mamy medal Ridley Otersa, Oskina, oczywiście medal plutonowy i high caliber. No i chyba na razie najlepszy wynik zarejestrowany, jeżeli chodzi o exp na tym czołgu, prawie 2000 bazowego expa. No dlatego tak dobrze, bo jak widać jeszcze 3000 po spocie, no i 7200 obrażenia, z czego też ze swojego spotu waliłeś, więc to też liczy się w exp. Dobra. No i wydaje mi się, że na tym czołgu ludzie będą robili powyżej 10 000. Samego damage'u, obrażeń. Dobra, musimy kończyć, bo wiem, że za 5 minut w zasadzie chyba rozpoczynasz stream z nowym trybem gry, więc bardzo dziękuję za pokazanie bitewki, no i mam nadzieję, że w przyszłości opowiesz nam coś o nowym trybie gry, bo z tego co usłyszałem, udało ci się wczoraj zarobić 900 000 kredytów. Przedwczoraj. No. Dobra, to bardzo dziękuję. No i cóż, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak Papa Pawian napieprza włoskimi czołgami oraz w nowym trybie, no to streamujesz codziennie chyba, nie? Codziennie, różnie, od 8 do 16 godzin powiedzmy. Tak jest. Dziękuję za uwagę. Dzięki, Papa Pawian. No nie wiem, czy chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam widzów. No i pozdrawiamy Plutonowego, który jak widać... Gdzie on jest? No, też wynik nie był zły, bo drugi exp i 4 kile, razem 12. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Do zobaczenia.